Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi mili, w odcinku poświęconym dodatku, jak sami widzicie, Hot Wheels do Forza Horizon 5. Dzisiaj będziemy zaczynać przygodę w tym oto miejscu, a dokładnie samochodem Toyota Supra nowszej generacji oczywiście. Sobie podjedziemy pod znacznik Hot Wheelsowy, który się znajduje w tym otoż to miejscu. I będziemy zaczynać naszą przygodę dokładnie w tym miejscu. Obraz nagrywany jest z pomocnika konsoli, ponieważ zewnętrznej karty nie posiadam, więc to jak czytnie się, no to sorry. Czy chcemy zobaczyć jakieś ułatwienia dostępne? No, klikamy OK i zaczynamy naszą ekspedycję oczywiście. Haley? What is that? Pretty neat, huh? Not every day you get to be fired out of a supersized Hot Wheels launcher. The principles are mostly the same. Been a tough build, but it's ready. The biggest, fastest theme park ever. Come on, we have a slingshot to catch. Pędzimy do góry, moi drodzy. Welcome to Hot Wheels Park. No to serdecznie witamy na Awa. Na mapie Horizon. Będziemy akurat jednym z pięciu albo już tam dostępnych wersji z serii oczywiście kursowej. Myślałem, że akurat będę taki DLC Hot Wheelsowy będzie podobny do tego dodatku, co mieliśmy w trójce. Mnie się ukazuje, że w samej mapie jest inne są ułożenia dróg po prostu. Mamy biom zimowy, tak jak widzicie po lewej, jak i po prawej stronie też. Biom chyba wulkaniczny i bodajże biom leśny jest. You see the room here? It's tracking your G-force, sir. Go as fast as you can while hitting extreme angles. Magna track, engage! Ale przynajmniej nas powróciło na dobre tory. Hey,
hrabią tak zwany leśny. Welcome to Forest Falls! Kłania leśne szczyty. Tam jakby mieli tego prawie T-Rexa, który był w trójce, w końcu go zmodyfikowali jakoś, nie wiedzą. To są tylko takie moje odczucia z pierwszej tej jazdy, co teraz mamy w delce kłopotku i sobym oczywiście. Really begins. Before we sign you up as an academy rookie, you'll need to pass the qualifier. Meet me and Alejandra here. W takim razie teraz pierwsze lody za płoty, kwalifikacja amatorów Hot Wheelsa 161 na 3 gwiazdki oczywiście w klasie B. Lecimy tam. To get you started, here's your brand new Baja Bone Shaker. You're starting as a rookie, which means you won't be able to drive faster cars until you reach higher ranks in the academy. Don't want you overshooting the track. No, to teraz mamy drugi samochód z serii spisowej. To małe takie coś. Dokładnie to się nazywa po części Baja Bone Shaker. Nie widziałem. Więc lecimy w stronę kwalifikacji do Hot Wheels. Oczywiście. Complete this qualifier and we'll let you loose on the rookie events. My job is to find the ultimate Hot Wheels legend. So I brought Alejandra along to help with the qualifiers. Thanks, Haley. Okay, let's get started. Keep your cool. We're going to take on Ice Track. Let's go. No to lecimy z Shakerem. Okay, this is your first qualifier. Time to show me what you got. You can! Taka trasa śnieżno-lodowata, więc tutaj tak za bardzo się skręci na tych właśnie odcinkach takich lodowatych, to czasami czasteruje i później możemy wlecieć inaczej, niż byśmy tego chcieli oczywiście. Więc musimy jakoś tutaj poładzić. Jeszcze może to nie być, ale...
99. Boże, jak najbardziej. Okay, not bad. Dobry pożyk. You're not a legend yet, but you have potential. I'll let Haley know you can join the academy as a rookie. Najpięknie, 3 gwiazdki oczywiście. Hey champion, this is your award for completing the qualifier. You are now officially a rookie in the academy. We've added a load of new events to your schedule. Complete these to earn medals and you'll be a Hot Wheels legend driving the fastest cars in no time. So, what will it be? Gdzie lecimy? Niebezpieczny sprint w lodowym. Kanionie może być. To sam początek oczywiście. Hot Wheels. Well, the good thing is, your current destination is perfect for my recommended mission. Head straight for the starting line. If you ever want to change your pinned mission, check the academy to see what's available. Sobie najbardziej podjedziemy. Mam to też miejsce. Teoria jest następująca w momencie, kiedy mamy ten popłys. Odpalę na chwilę aparat, żeby wam pokazać oczywiście. Kiedy mamy tutaj nicoś. Jeżeli damy radę. Tak maksymalnie gdzieś tak. No mamy ten dodatek od wyceni. Tymczasem dum. Tak. Okazuje się, że ten dodatek DLC Hot Wheels znajduje się u góry podstawowej mapy. O, tam jest dokładnie nasz festiwal, ten co jest na podstawowej mapie. A jak będziemy na podstawce, czyli na tej podstawowej mapie, to DLC, które my w tym momencie się znajdujemy, nie będzie widoczne. Ale już z tego DLC-ka Hot Wheels już jesteśmy prawie że pewni, że w tamtym miejscu jest podstawka mapy. Taki mały easter egg, jeżeli co. This is a hazard race. I would suggest a good off-road setup. You'd be surprised how difficult plastic terrain can be. Dokładnie nowe samochody do odbioru, McLaren Senna, które, uwaga, jeżeli mamy klasę wyższą niż tą obecną, nie możemy jeździć po prostu. No i mamy pogodę taką śnieżną. It's full of ice tracks, so watch out on those slippy corners. Będziemy mieli wyścig w śniegu i oczywiście w kanonie lodowym to też że śnieżny. Pominąłem, że tak powiem, checkpointa, a to z tego względu, że kiedy mamy śliskie podłoże,
na przykład lód, to możemy łatwo, że tak powiem, na przykład takim małym shakerem sobie zrobić drifta. Czemu by nie? Jeżeli mamy jakieś pole lub jak to było, lód, który był zamroźnięty, o właśnie w tym momencie, jak najbardziej można to robić. Drifty. Mówię jak najbardziej oczywiście. Więc jeżeli ktoś ma jakieś dobre auto zrobione na drift, można bez problemu, normalnie XD. Ktoś dobrze zauważył, nawet jak my przejeżdżali teraz koło wulkanu, który jest na tejże oto mapie delce pulsowej, jak przejeżdżaliśmy, to normalnie padały drobinki śniegu. To jest taki mankament oczywiście. Brakuje mi animacji w tym DLC-ku, dokładnie. W tym DLC-ku mi brakuje jednej animacji, która jest na podstawce oczywiście. Czyli w momencie, kiedy przekraczamy linię mety na podstawce bez tego DLC-ka, mamy takie ładne ujęcie. W momencie, kiedy przejeżdżamy tutaj w DLC-ce Hot Wheelsowym, ta animacja już nie robi takiego wrażenia, oczywiście. Ale to może być moje też zdanie, oczywiście, na ten temat. Zdobyliśmy 40 tysięcy kredytów Hot Wheelsowych. Też podstawowych, oczywiście. Mission accomplished! I have another one in mind that you would absolutely nail if you're up for it. No to teraz jak mamy... szybka podróż zero. Bierzemy sobie Hot Wheels Historia Prędkości na sam początek. Znaczy tutaj przykątnym oczywiście. We're going to make a documentary about Hot Wheels history. Come on, I'll need your help. Dokładnie. A, żeby tam nie jechać, sobie tepnimy się na festiwal Hot Wheelsowy oczywiście. Wybieramy tryb solo, oczywiście. Początki Hot Wheelsowej. Na 2 minuty 40 potrzebujemy 3 gwiazdki, oczywiście. So, where's our special guest? The Hot Wheels expert? Haven't figured it out yet, have you? Get in! We'll be right back.
przedostawiamy się do punktu docelowego przez pewnie życie biom taki leśny oczywiście też. Dig with me, kid. The biggest Hot Wheels expert on Earth is about to take you to school. Właśnie o tym mówiłem. Jak przesterujemy na samym początku przeważnie, możemy mieć problem z wymanowraniem się. You see, right from the very beginning, Elliot envisioned a toy car that looked cool and rolled fast, making it that much more fun to play with. At the time, there was more pressure. Przed chwilą oczywiście. Jack's team developed the stainless steel axles and Delrin hubs that allowed the cars to roll super fast, while Harry made them look super eye-catching. Harry and Jack's contributions became the pillars of Hot Wheels, performance and design. The first car off the production line was a custom Camaro, a lot like the one you're driving right now. Ah, I see what you did there. Yeah, and another of the original 16 was the custom Fleetside, based on Harry's custom Chevy El Camino. Most of those early designs were inspired by hot rods and muscle cars, which were popular in California car culture at the time. After Harry Bradley, more designers joined the team, like Ira Gilford from Chrysler, who did the twin mill, and Larry Wood from Ford, who designed the original Bone Shaker. But right from the beginning, they were designing cars to do one thing above all, roll really, really fast on plastic tracks. Wow, you've done your research. Research? I memorized this stuff when I was 6 years old. One reason why Hot Wheels are so eye-catching is because of a special paint called Spectraflame. They use a transparent lacquer applied over a polished zinc plating, which gave it a totally awesome metallic effect, just like a real car. Since then, Hot Wheels has broadened and developed its paint techniques to support a variety of looks and effects. Fascinating stuff, right? Another detail was the red stripe on the tyres, like the one you're driving now. They called them red line tyres, and they look so cool. Redline tyres are a defining characteristic of this era and are really sought after by collectors. Nice drive! Here, take the Nash Custom 1957, winner of the Legends Tour 2019. Thanks, Hayley! Let's do this again soon. I odblokowaliśmy samochód. Hot Wheelsowy. Te gwiazdki oczywiście, żeby nie było. W tym razie naszą przygodę Horizon prawie skończyliśmy. To niebezpieczny sprint w leśnym Wawążu, czy jakoś tak. Turn around when it is safe to do so. A jeżeli mamy szybką podróż zero, jak najbardziej do wyścigu się tepniemy. Ready to rumble? We've loaded this race with rumble track. Off-road vehicles will handle these better, so watch out. No to w tym momencie lecimy w nocy oczywiście. Miejmy nadzieję, ała, że jakoś wyrazkami i oczywiście wyścig. Jak dobrze widzę, w nocy bardziej jest doświetlony tutaj wodospad.
wodospad Niagara. Niagara, czy jakoś tak. Choć w podwójcach mi się zdaje, że jest ładniejsza niż w Francji. Po prostu może nie mam go. Mniej nie ocenię. Mamy 80%, oczywiście 83% naszego wyścigu. Wcześniej byłem drugi, nie wiem z jakiego względu, chyba z tego względu, że właśnie samochód mi jakiś drugi siedzi na ugonie. Ale, Państwa. O, i ta animacja włączenia wyścigu na moduje się jest tak niedopasowana do tej, mamy na podstawkę oczywiście. No i odblokowaliśmy osiągnięcie, czyli wygranie dowolny wyścig, obejmując to oczywiście. Trochę idea zostało pięte. I mamy losowanie oczywiście. I ubanie. Dałem, że tu kasa jakoś. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda mapa, choć może nie oglądał oficjalnej mapy tego dodatku na Twitterze, która była. Tu jest biom tak zwany leśny, jak ja to tak nazywam sobie. Tu jest biom tak zwany lodowato-zimowy. The Ice Cauldron, dokładnie. Tu powinniśmy mieć jakoś to opisane, choć może nie być. Nie ma. Taki jesienio-wiosenny biom, bym stwierdził, że to jest w tych okolicach. No i oczywiście w momencie, kiedy sobie przejedziemy, no to widać, że są tak zwane trzy części. Centrum Horizon, przystanek Horizon, no oczywiście Hot Wheelsowy jest na środku. Jeżeli chodzi o właśnie. This is the academy. Here you can see your current rank and your progress towards the next, which of course means faster cars. Dokładnie. W Hot Wheelsach teraz, w momencie kiedy będziemy mieli wyścig w klasie B, to mamy poszczególne rangi. Dokładnie Akademia Hot Wheelsowa oczywiście. Jeżeli mamy kategorię B, jeszcze nam się nie udało uzyskać klasy A, to w klasie A 83 medale musimy zdobyć, żeby odblokować klasę A. I później S1, S2 aż do klasy XA. Here's all the missions associated with your rookie rank, grouped into major and minor challenges.
pro tip, if you complete all the major missions, you'll earn enough medals to unlock the next qualifier. By the way, you can track specific missions and pin them to your dashboard here. Z tego co widzę właśnie, w klasie B mamy 271 medali, 8 nagród i 2 samochody. Oczywiście główne misje, które są tu, musimy te zrealizować, żeby mieć te obecne medale. Jeżeli zdobędziemy na przykład klasę B do zwycięstwa, Kaskadrama, Tour, czy inne, które są tu wyszczególnione, wtedy będziemy mieli klasę A, S1, S2 i oczywiście X-a. Pytanie, czy ja coś tu mam niepoduplikowywane? A mamy. Wyzwanie zaakceptowane mamy. Do odbioru ubranie. I jeżeli mamy jeszcze z głównych misji któreś, jest to trzeci samochód Hot Wheelsowy oczywiście. Dokładnie, samochód z 57 roku, a dokładnie Hot Wheels, nasz Metropolitan Custom. Tak, dokładnie. To jest mapa świata, ta obecna, którą w momencie, kiedy przechodzimy od początku mapę, jest taki moment, że w momencie, kiedy zrobimy zdjęcie naszego samochodu, te rzeczy, które są tu obecne, czyli fotoradar, czy tam oczywiście brama startowa Pionera, czy tam inne wyścigi, po tym, jak tu widzicie, czyli po tym wyścigu i po tym zdjęciu, to nam się odblokuje i w tym momencie, w tym oto miejscu, tu gdzie zaznaczam na tej mapce, o tu, w tym miejscu, się pojawi znacznik DLC Hot Wheels. Jeżeli chodzi o mapę Hot Wheelsową, gdzie można powrócić do tego, otóż tego miejsca zwanego Meksykiem, czyli do podstawy, znacznik znajduje się w tym otoże miejscu, czyli Meksyko, udaj się do Meksyku oczywiście. Z tego co tu widzę, mamy też dmuchane czołgi. Mogę tak to nazwać. Nie wiem, jeszcze nie korzystałem, ale to oczywiście w naszym kremnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć i czołem w następnym odcinku z DLC Hot Wheels na Forza Horizon 5 oczywiście.